Czasy stalinizmu były jednymi z najcięższych dla Polaków po II wojnie światowej. Trwał terror, prześladowano duchownych oraz przeciwników władzy komunistów. W marcu 1953 roku z światem pożegnał się Józef Stalin. Wydarzenie to rozpoczęło odwilż w całym bloku sowieckim. Natomiast sam Związek na pewien czas stał się areną walk partyjnych o stanowisko po dawnym przywódcy. Śmierć Stalina nie zmieniła niczego w sposobie sprawowania władzy w Polsce, ponieważ pierwszy sekretarz PZPR-u Bolesław Bierut nadal cieszył się wystarczającym autorytetem oraz pozycją. Ale nadmiar obowiązków, jakie pełnił jako sekretarz partii oraz premier, spowodowały, że zrezygnował z tej ostatniej funkcji na rzecz Józefa Cyrankiewicza, który już kiedyś pełnił tę godność. Taka ciekawostka, że Cyrankiewicz był osobą, która najdłużej w historii Polski pełniła urząd premiera, bo ponad 20 lat. Z tego powodu nazywa się go także wiecznym premierem. Powoli możemy zaobserwować pewne zmiany w Polsce, które mogłyby być pierwszymi oznakami odwilży postalinowskiej. Na przykład Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przemianowano na lepiej brzmiącą nazwę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a terror uległ niewielkiemu złagodnieniu. Śmierć Stalina odbiła się także na społeczeństwie, które już coraz odważniej sprzeciwiało się stalinowskim ideom. Między innymi Adam Warzyk opublikował poemat dla dorosłych, którego treść była sprzeczna z zasadami socrealizmu. Działało także pismo młodzieżowe Po prostu. W pierwszej połowie 1956 roku nastąpiło złagodzenie polityki władz. Ogłosiły one amnestię dla więźniów politycznych oraz cenzura uległa złagodnieniu. Uwolniony został m.in. Władysław Gomułka, oskarżany wcześniej o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Tymczasem dla Polski ważne okazały się wydarzenia mające miejsce w Związku Radzieckim. Jak pamiętamy, władzę ostatecznie jako sekretarz przejął Nikita Chruszczow. Ten w 1956 roku na 20. zjeździe KPZR wygłosił, przypomnijmy, słynny referat, w którym krytykował Stalina, mówiąc, że on był zły, że siał terror, a kult jednostki nic dobrego nie przyniósł. Chruszczow dlatego dążył do pewnego złagodzenia dotychczasowej polityki, zapoczątkowując okres destalinizacji, aby mieszkańcy mogli w pewnym sensie odetchnąć i nabrać większego zaufania do władz. Tymczasem wieści o referacie Chruszczowa dotarły także do Polski, a Polacy mieli nadzieję na poprawę swojej sytuacji życiowej. Nowy sekretarz w Związku Radzieckim nie zyskał sobie poparcia niektórych komunistów w Polsce, których moglibyśmy określić zatwardziałymi komuchami, ponieważ oni nie chcieli niczego zmieniać w dotychczasowej formie komunizmu. Chcieli zostać przy stalinizmie takim, jakim był, czemu sprzeciwiał się Chruszczow. Jednym z takich zatwardziałych komuchów był właśnie Bolesław Bierut, nasz ówczesny pierwszy sekretarz. Ten uczestniczył w 20. zjeździe KPZR i słuchał referatu Chruszczowa. Jednak z Moskwy już nie wrócił. Prawdopodobnie Chruszczow chciał wyeliminować przeciwnych sobie ziomków. Nowym pierwszym sekretarzem PZPR-u został wtedy Edward Ochab. Sytuacja jednak dla nowego przywódcy nie była łatwa, ponieważ pod wpływem 20. zjazdu KPZR polscy komuniści mieli odmienny obraz reform w kraju. Wyróżniamy dwie takie grupy – Puławian i Natolińczyków. Pierwsi to komuniści, którzy idąc za głosem ludu chcieli zreformować rządy i złagodzić terror. Oni krytykowali kult jednostki i domagali się ukarania winnych zbrodni stalinowskich. Byli także Natolińczycy, czyli ci zatwardziali komuchowie, którzy wręcz przeciwnie, nie chcieli słuchać co ma lud do powiedzenia, deklarowali pozostanie przy stalinowskich metodach władzy i opowiadali się za utrzymaniem bliskiej współpracy z ZSRR. Jeśli chodzi o nazwy tych frakcji, to nazwa Puławian pochodzi od ulicy Puławskiej w Warszawie, gdzie dom miał jeden z przywódców ugrupowania. Natomiast Natolińczycy swoją nazwę wzięli od willi ambasadora Związku Radzieckiego w podwarszawskim Natolinie. Walka o władzę między frakcjami zaostrzyła się po wydarzeniach, jakie miały miejsce w czerwcu 1956 roku. Polacy już nie mogli wytrzymać trudnych warunków życiowych. I po odrzuceniu przez lokalny komitet wojewódzki PZPR-u żądań robotników o wyższej płacy i poprawie warunków zawodowych, 28 czerwca 1956 roku robotnicy zakładów przemysłu metalowego imieniem Hipolita Cegielskiego w Poznaniu ogłosili strajk i przeprowadzili masową manifestację. Pochód szedł pod hasłami chleba i wolności ulicami Poznania i dotarł nawet na międzynarodowe targi poznańskie, gdzie spotkali się z zagranicznymi dziennikarzami. Manifestanci odmawiali pójścia do domów, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania. Wtedy premier Józef Cyrankiewicz podjął decyzję o użyciu broni przeciwko ludziom. Na ulice miasta wjechały czołgi, padły strzały. Według oficjalnych danych zginęło ponad 70 osób, a rannych było ponad 600.
Liczby te są przybliżone, ponieważ władze ukrywały ich prawdziwą ilość. Wśród ofiar był także 13-letni chłopiec, Romek Strzałkowski, który stał się symbolem masakry. Po takim rozwiązaniu władza odważyła się na radiowe przemówienie premiera Cyrankiewicza, który przestrzegał naród przed podobnymi zamieszkami, wypowiadając słynne słowa o odrąbaniu ręki, która porwie się na władzę ludową. Tymczasem wydarzenia z Poznania wywołały podobne bunty w innych miastach polskich. Walki między Puławianami i Natolińczykami oraz powstanie czerwcowe spowodowały, że trzeba było podjąć decyzję, aby rozwiązać złą atmosferę. Dlatego w październiku zebrało się 8 plenum Komitetu Centralnego PZPR-u, aby wybrać nowego sekretarza, który poradzi sobie z rozruszonym narodem. Sytuacja była na tyle poważna, że pojawił się także niezapowiedziany gość, sam Chruszczow, który osobiście przyleciał do Warszawy. Ostatecznie zwyciężyła frakcja Puławian, którą poparł Chruszczow, wymieniając na stanowisko sekretarza Władysława Gomułkę. Ten podczas plenum powiedział, że nie chciałby powracać do kultu jednostki, który przyczynił się do tragicznych faktów śmierci ludzi i zakłamaniu historii. Natomiast 24 października tego samego roku Gomułka jako już nowy sekretarz wystąpił w przemówieniu do narodu na placu Defilad w Warszawie. Gomułka obiecał narodowi złagodzenie terroru i zapowiedział liberalizację życia politycznego. Ludzie bardzo sobie wzięli to przemówienie do serca, ponieważ jest to chyba jedyny i największy w historii PRL-u przykład prawdziwego zaufania do rządzących komunistów. Ludzie uwierzyli w szczerość intencji Gomułki i odebrali ten przełom październikowy jako narodowy sukces. Z tego powodu, że było to ważne wydarzenie, nazywa się je także Polskim Październikiem. Ważne jest także to, że poznański czerwiec wywarł wpływ na dzieje innych krajów, bowiem o walkach w Poznaniu i wybraniu Gomułki, który obiecał reformę, dowiedzieli się Węgrzy, którzy także liczyli na sukces i w październiku tego samego roku wywołali powstanie. Tam jednak sytuacja była inna i zostało krwawo stłumione przez czołgi radzieckie. Pierwsze miesiące rządów nowego sekretarza uwiarygodniły go w społeczeństwie. Na przykład osłabił pozycję Natolińczyków, czego symbolem miało być odwołanie Konstantego Rokossowskiego i oficerów radzieckich. W ten sposób Gomułka przystąpił do odbudowy polskiego dowództwa w armii. Poprawie uległy także kontakty z Kościołem katolickim. Wypuszczono z więzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz zezwolono na publiczny kult Matki Boskiej. Jednocześnie uwalniano więźniów politycznych i zrehabilitowano tych, którzy zostali niesłusznie skazani. Kolejnym ważnym postulatem była rezygnacja z przymusowej kolektywizacji wsi, co wyróżniało Polskę wśród innych państw satelickich. Wielkim sukcesem Gomułki było także uzgodnienie przyjęcia tysięcy repatriantów ze Związku Radzieckiego. Pomimo, że Gomułka początkowo zyskał sobie przychylność społeczeństwa dzięki tym wszystkim zmianom, to reformy liberalne zakończyły się bardzo szybko. W ten sposób Gomułka zdołał ugruntować swoją władzę, uznawaną jednocześnie w Moskwie. Tym samym Polska wchodziła w tzw. erę gomułkowską.